25 września odbyło się kolejne spotkanie Klubu Obieży Światów, który prężnie działa przy Kęckim Domu Kultury. Tym razem o swoich podróżach opowiadał pan Jan Wistal, który zwiedzał Szkocję przez ponad pół roku. Opowiem o moich wyprawach do Szkocji. Było ich kilka i zaowocowały dość dużą ilością zdjęć. Dzisiaj przedstawię taki nieduży wybór. Dlaczego Szkocja? Dlatego, że Szkocja jest warta obejrzenia. Takie bliskie sercu miejsca to na pewno miasto Aberdeen, gdzie spędziłem trochę więcej czasu i miałem okazję poznać to miasto dokładniej, ale i również piękne miejsca po bardziej dzikiej stronie kraju, czyli na północy, na zachodzie, górzyste przeważnie i odludne. W trakcie swojej podróży pan Jan wykonał kilkadziesiąt tysięcy fotografii, z czego około 400 zostało wyświetlonych podczas czwartkowego spotkania. W czwartkowe popołudnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach odbyło się wyjątkowe spotkanie z Jackiem Gettnerem, pisarzem, scenarzystą, dramaturgiem i autorem scenariuszy oraz dialogów do serialu Klan. Pan przypadek zagości dzisiaj w Kętach, zagości w bibliotece, gdzie będę czytał fragmenty najnowszego pana przypadka, czyli pana przypadka i korpolutków. Jest to książka, która się właśnie ukazała jakiś tydzień temu i teraz w tej chwili trafia do księgarni. Mam nadzieję, że w ogóle pan przypadek zagości na dłużej w Kętach. To jest trzecia z książek cyklu, jest planowane 14, więc mam nadzieję, że przy okazji trzeciej, być może szóstej, być może dziewiątej również zawitam do biblioteki państwa, jeśli mnie tylko zaproszą. I będę mógł jeszcze raz powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej pan przypadek się rozwija. Klan mniej więcej cały czas pozostanie taki sam. Znaczy on jest z założenia kinem familijnym, kinem edukacyjnym. Tak chce producent, tak chce Telewizja Polska. Myślę, że jest to jeden z bardziej misyjnych seriali ze względu na przekazywaną treść. Więc to zawsze będzie dosyć lekkie, z humorem i zawsze będzie podchodziło z sympatią do bohaterów, bo to też jest jedna z zasad producentów Klanu. Pan Jacek opowiedział zgromadzonym w czytelni osobom o swoich inspiracjach, pomysłach, a także przygodach związanych ze swoją twórczością. W piątek 26 września na osiedlu Wyszyńskiego dokonano odbioru kolejnego zadania wykonanego w ramach budżetu obywatelskiego. Młodzi mieszkańcy będą mogli spędzać czas na nowym placu zabaw, korzystając z bezpiecznych urządzeń. To jest jeden z projektów realizowany przez 4 lata, jeżeli chodzi w ogóle o place zabaw, o radosne szkoły, praktycznie na terenie całej gminy. Powstał jak grzyby po deszczu. Jak dobrze liczę, to jest chyba plac 12. Budżet obywatelski, jesteśmy w centrum Kent, na osiedlu Wyszyńskiego. Plac, który zaproponowany przez mieszkańców w tej chwili. Pogoda jest marna, ale mam nadzieję, że na najbliższy weekend się poprawi, więc zapraszamy już dzieci, rodziców do tego, co tutaj zostało przygotowane. Przed nami jeszcze jakaś mała kosmetyka, więc mamy nadzieję, że czas jest potrzebny, aby wyrosła trawa. Natomiast mała architektura, myślę o ławce, koszach na śmieci, ale niezależnie od tego piaskownica, huśtawki, kiwaki są już do dyspozycji. Na terenie placu zabaw znajduje się m.in. wieża ze zjeżdżalnią, huśtawki, karuzela, sprężynowy skuter i konik, a także piaskownica. . 26 września zespół szkolno-przedszkolny w Kętach Podlesiu obchodził swoje święto. Zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie oraz zaproszeni goście, w tym burmistrz gminy Kęty Tomasz Bąk wraz ze swoimi zastępcami, a także dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Jarosław Jurzak, mogli obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów oraz członków grupy teatralnej działającej przy ZSP na Podlesiu. Patroni, w tym wypadku bohaterowie Westerplatte, oni jednoczą. Uczniowie mają świadomość, że 1 września to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego, ale tragiczny wrzesień 1939 roku. Poznają historię swoich bohaterów i to, co ważne, to, co dzisiaj było przesłaniem, że bitwę można przegrać, ale tak naprawdę żołnierze Westerplatte nie zostali pokonani. I natychmiast po batalii na Westerplatte rozpoczęło się tworzenie polskiego państwa podziemnego. Także trudno o lepszą lekcję patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Ta tematyka taka wrześniowa, jeszcze w taki dzień jak dzisiaj,
no, podbija serca i dorosłych, i młodzież, i dzieci, bo to występowały dzieciaki od klasy 5 do klasy 3 gimnazjum. Także naprawdę wydaje mi się, że w ogóle ta tematyka porusza każdego, jeżeli jest w ten sposób pokazana. Dzisiaj naprawdę przeszli samych siebie. To są wszystko ochotnicy, naprawdę nikogo do niczego nigdy nie zmuszamy. Oni chcą, przychodzą, pracują, robią. Nie zrobi nic dorosły, jeżeli nie chce dziecko, a choćby my tu nie występujemy, to oni dają z siebie wszystko. My tylko siedzimy i później już patrzymy na efekt, a efekt dzisiaj był wspaniały. Co roku w taki właśnie sposób uczniowie oraz nauczyciele pragną oddać hołd żołnierzom spod Westerplatte. W ramach DKF-u poza kadrem Dziedzictwo Celtów i Piktów z okazji Światowego Dnia Turystyki w Kęckim Domu Kultury odbył się w piątek 26 września niezwykły koncert zespołu Stonehenge, który po raz drugi wystąpił na scenie sali widowiskowej. Zawsze staramy się tak zagrać koncert, żeby powrócić, czy w przyszłym roku, czy za 2 lata, czy za 5 lat, ale zawsze z taką myślą, żeby powrócić. I przeważnie nam się to udaje, czyli chyba nie jest najgorzej. Nie jesteśmy zespołem niemym, na pewno nie. Na pewno jest tak, że każdy utwór zapowiadamy, no i lubimy się pośmiać. Po prostu normalnie lubimy się najzwyczajniej w świecie pośmiać, co myślę, że widać ze sceny i publiczność reaguje tak samo jak my, czyli też jest wesoło, zabawa. Mam nadzieję, że dzisiaj też się to uda. Tym razem członkowie zespołu zabrali słuchaczy na muzyczną wycieczkę nie tylko do Irlandii, ale również Francji, Grecji czy Hiszpanii. Tradycyjnie oprócz Irlandii i Szkocji, czyli oprócz tych krajów, którymi zajmujemy się na co dzień, na dzisiejszy koncert przygotowaliśmy trochę muzyki z różnych części świata. Będzie Rosja, będzie Francja, będą Węgry, będzie muzyka żydowska, będzie muzyka amerykańska, oczywiście polska muzyka. I tak jak powiedziałem wcześniej, muzyka krajów celtyckich, czyli Irlandia, Szkocja. W tamtym roku bodajże usiedliśmy i stwierdziliśmy, że Irlandia Irlandią, ludzie to kochają, słuchają, ale chcieliśmy po tych 15-16 latach pograć też troszkę innej muzyki. Dlatego właśnie te kraje. To są same znane utwory, czy to będą rosyjskie, czy francuskie, czy greckie. Same znane utwory na pewno publiczność je zna i dobrze się bawi. Zespół Stonehenge założony został w 1996 roku w Jastrzębiu Zdroju. Specjalizuje się w muzyce celtyckiej. Jego nazwa pochodzi od tajemniczego kamiennego kręgu położonego w mieście Salisbury na południu Anglii. Brzmienie zespołu charakteryzuje fuzja tradycyjnych tematów muzycznych z Zielonej Wyspy i nowoczesnego instrumentalizmu, nawet lupów i sampli.